No siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek naszych przygód z grą No Man's Sky. Trochę sobie grałem, ale wypada kolejny odcinek pokazać, bo są kolejne zmiany w rodzaju fabuły. Nie będę przyciągać, zachęcam was serdecznie do dawania łapy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali i życzę wam miłego oglądania. Jedziemy! Drodzy widzowie, trochę się zmieniło, mamy nowy statek. To jest nasz nowy statek. Odkryliśmy hipernapęd, trochę żeśmy już przeskoczyli różnych tutaj miejsc i trafiliśmy do stacji anomalii właśnie, cokolwiek to znaczy. To jest gracz. Okej, okay. Nexus. Ja mam tam do góry chyba pójść jakoś. Także widzicie, po raz pierwszy spotkałem się z większą liczbą graczy. Okej, pogadaliśmy z kimś, mamy pogadać z kolejną osobą. Kosmiczna anomalia to centrum spotkań podróżników, które łączy ich niezależnie od miejsca we wszechświecie. W bazie Nady i Polo możesz poznać innych podróżników, trzymać misję, zdobyć na nit, oraz lepszać swoje wyposażenie. Kontynuuj. Thank you.
Okej. Trzeba te wszystkie technologie odblokować. Okej, to chyba wszystkie już. Dobra. Tu chciałem. Odblokujemy rekonstrukcję. Kolejna baza, jaką będę budował, już będzie dużo ładniejsza. Kolejne technologie.
Różne modowy transportowe. Budowla podwodna nawet będzie można robić. Bazę pod wodą. Naklejki. Plakaty. Nie no, fajnie, fajnie. Nie można tą bazę jakąś ładnie zrobić. Coś fajnego, porządnego. Ja wiem, że niektórzy z was mogliby mieć pretensje, że czemu ja sobie tak ułatwiam i nie chcę mi się na wszystko tutaj 15 godzin zbierać. Tam jeszcze dłużej. No bo mi się nie chce. Gra ma dawać przyjemność. Takiego właśnie wchodzę z założenia. Gram sobie w swoim własnym świecie. Jak sobie będę kiedyś chciał, to sobie może pogram jakieś zawody z innymi graczami, ale wątpię. Mam zresztą też takie ustawienia, że jak będę chciał, bym mógł sobie to z powrotem wyłączyć, żeby nie było zbyt łatwo i tak dalej. Myślę, że tak zrobię, jak już grę sobie bardziej rozwinę. To włączę sobie tryb taki, że będzie już normalnie działać. Nie z takimi dużymi ułatwieniami. Bo takie ułatwienia na dłuższą metę nie są fajne. Ile tu z tych modułów dekoracyjnych różnych?
Także no, jak sobie dobrze tą bazę rozbuduję, to wtedy już te wszystkie ułatwienia powyłączam i sobie będę, chyba powiem, w sposób całkowicie normalny to wszystko robił, żeby nie było za łatwo. Sporo tych schematów, naprawdę sporo. Ale to też fajnie, bo będzie można naprawdę fajne bazy budować. Kontenery na różne rzeczy. Chyba wszystko już kupiłem. Okej. A nie, jeszcze. Jeszcze są od. A to potrwa, to też warto sobie kupić.
No se kupię, będzie w kolekcji. Dobra. A gdzie jest moje poprzednie? Halo? To za bezsens. Ale do tego jest, jak ja cię kręcę. Gra jest naprawdę rozbudowana dużo bardziej niż myślałem. Co się stało z tym moim poprzednim multinarzędziem, ja się pytam. Kurde. Okej.
Gdzie są moje misje? Porozmawiaj z Nadą. Okej, czy muszę wrócić w kosmos? Dałoby się nową bazę zrobić jakąś, nie? Otrzymano dane nawigacyjne. Mapa galaktyki, a nie ma mapy okolicy. Uwaga! Otrzymano dane nawigacyjne.
Ja bym chciał tu jakąś bazę zbudować gdzieś w okolicy. Wiedzieć, że mam też zadania związane gdzie to jest? Tak, muszę tutaj ten system korować. Jakąś planetę bym chciał sobie wybrać. Wysoka aktywność strażników. Ja bym coś bez strażników. Którą tu planetę wybrać sobie? Może ta.
Może gdzieś indziej. Spróbuję. Dużo wody. Jest na tej planecie dużo. Dobra, chciałbym tu jakąś tutaj bazę postawić. Ojku. Nie, to gdzie to było? Gdzie to było? Kurczę. Ojejku, jejku.
Okej, okay, gdzie to było? Trzeba coś zbudować. Jaki to był klawisz? Ostrzeżenie pogodowe. Zbliża się burza. A gdzie to jest? Opcja sterowania. Z, na budowę Z, ok. Gdzie są moje? Tworzymy bazę. Dobra. Góry nie można obok budować. Nie ma żadnego wejścia też. To słabo. Dobrze. Moi drodzy, nie chcę was zanudzać. Będziemy kończyć ten odcinek.
Zachęcam was serdecznie do łapy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, postawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!